Cześć, jestem Shale, a to jest prezentacja moda Battle Towers na Minecraft 1.7.2. Czyli generalnie z racji, że mod przed chwilą wyszedł też na 1.7.10, ta prezentacja będzie też odpowiednia do tej wersji, gdyż nie ma żadnych wielkich zmian w stosunku do 1.7.2. Okej, co ten mod dodaje? Ten mod dodaje nam takie właśnie wieże, w których to wieżach na poszczególnych piętrach, których tutaj jest akurat, policzmy raz, dwa, trzy, siedem, plus ostatnie, czyli powiedzmy, że 8 pięter. Na każdym piętrze znajdują się dwa spawnery potworów oraz podwójna skrzynia, w której znajdują się przedmioty i w zależności od tego, na którym piętrze jesteśmy, są to przedmioty bardziej lub mniej wartościowe. Ogólnie typów wież jest 6 chyba i to, jaki nam się zespawnuje, zależy od podłoża, czyli na przykład tak na bank wiem, że w netherze bardzo chętnie spawnują wieże z cegły netherowej. Czasami one też się spawnują na powierzchni w overworldzie, mają szansę 1 na 10, że się zespawnią. Poza tym są właśnie te takie najzwyklejsze z kobla. Na wodzie spełnują się z mossy kobla, tak na wodzie też się spełnują. Generalnie tam, gdzie jest trochę miejsca, żeby zespełnować taką wieżę, to ta wieża może się zespełnować i powinna z reguły pierwsza być w polu widzenia na naszym spawn pointcie, czyli w momencie, kiedy pojawimy się na świecie i się rozejrzymy, to gdzieś powinna dookoła wystawać taka właśnie iglica z ziemi. No ale dobra, po co to jest? A więc to jest po to, żeby to jest taki właśnie rozbudowany loch bardziej. W ogóle ta prezentacja będzie bardzo krótka, coś tak czuję. Rozbudowany loch, w którym, tak jak już mówiłam, na każdym piętrze są spawnery i na każdym piętrze jest skrzynia. Skrzynie tutaj akurat są odwrócone plecami, że tak powiem, do nas. No i dobrze, jeżeli na każdym piętrze są spawnery, to znaczy, że co chwilę się z czymś bijemy. Dobrze jest te spawnery zbijać w momencie, jak idziemy coraz dalej. I w ogóle tutaj, tu widać już, dziury w podłodze są. Im większe piętro, tym więcej dziur w podłodze. Tak więc moby mogą przeskakiwać z góry na nas nagle. Przez dziurę nam wpadnie zombie, się przestraszymy. Wiele razy już mnie to spotkało, niestety. No i oczywiście w miarę jak idziemy coraz wyżej, to dostajemy coraz lepszy drop, loot, nie jak to tam chcecie nazwać, rzeczy, które są w skrzyniach. No i te rzeczy to mogą być takie typowe rzeczy lochowe, czyli tam wędki, jakieś mieczyki, ziarna i tak dalej. Im wyżej, tym większa szansa, że dostaniemy jakąś fajną zbroję albo nawet diamenty, statywy alchemiczne i tak dalej. Na ostatnim piętrze, jestem na creative, więc możemy podlecieć. Na ostatnim piętrze, na samej górze, znajduje się taki oto gość. To jest golem. Golem to jest strażnik wieży, taki boss. Dosyć wytrzymały. Bije się go tak na około 20 uderzeń diamentowego miecza. Więc tam powiedzmy, że ma jakieś 70 serduszek chyba. Oczywiście drop w tej skrzyni jest najlepszy. Tutaj może nam się uda... O nie, dobra. Myślałam, że się nam uda bezpiecznie podlecieć, ale niestety, jak widać, zdenerwował się bardzo. Tutaj do niego zeskoczę, żeby całej wieży nam nie zniszczył, bo chciałam od dołu pokazać jeszcze. No przestań. No niestety wieży w tej sytuacji nie pokażę. Gdyż już mi się tutaj... No jak widać, on pluje takimi kulami jak gaz. Dobra, trzeba go zabić, niestety. Tylko, że w momencie jak go zabijemy, to niestety wieża staje się niestabilna bez jego mocy, bo to jest golem, który w ogóle utrzymuje tę wieżę przy życiu. I no niestety się rozpadnie cała. Tak więc jeżeli wcześniej biegliśmy w górę, o, on tutaj drop nam rzuca kilkadziesiąt różnych rzeczy. Przesadziłam z tym, że kilkadziesiąt.
Jak widzieliście, też z tej skrzyni wypadło trochę diamentów wcześniej, ale się zniszczyły. No więc jeżeli nie zdążyliśmy... O, tutaj przynajmniej zobaczymy szybko, jest mie... No, takie rzeczy typowo lochowe. Ta wieża teraz będzie się rozpadała. Gdyż właśnie zabrakło mocy tego golema. Tak więc jeżeli po drodze idąc nie zebraliśmy dropu z skrzynek, to już niestety go nie odzyskamy, gdyż jak widać wszystko się rozpada. Znaczy oczywiście może nam się uda złapać tutaj coś. Tu akurat się udało nitki, wełny i miski jeszcze ocalić. Boże, aż mi się głos skończył. Przestraszył mnie ten golem. No i oczywiście to, co nie wybuchnie, to jest do ocalenia, czyli też na przykład elementy składowe wieży. Wieża na wodzie jest bardzo dobrym źródłem mossy cobblestone'a, czyli tam omszałego bruku. No jak widać tutaj w tej pierwszej skrzyni, to tak niezbyt bogato było. Spawnery, jak mówiłem, na każdym piętrze. A to nie była pierwsza skrzynia, sorry. Siedź tam, proszę cię. No już ta skrzynia była bardziej owocna. Aha, właśnie, klatka schodowa. Klatka schodowa jest zawsze z tej strony. O Boże, zamotałam się. Najpierw miałam powiedzieć, że trzeba sobie zniszczyć te spawnery, one się do niczego nie przydadzą, a tylko będą nam co chwilę nowe wypuszczały, jeśli ich nie zniszczymy. Tak więc po prostu podchodzimy, kill-offem rozwalamy i zbieramy drop. W sensie zabijamy wszystko, co jest na tym piętrze, zbieramy drop i idziemy dalej. Klatka schodowa jest zawsze po tej stronie, czyli naprzeciwko skrzyni. Z tej strony idziemy w górę, z tej strony można iść w dół. Tak więc jak już zabijemy golema i wiemy... Znaczy, generalnie tego golema powinno się zabijać tam na górze. On może za nami wpaść, jeżeli właśnie będziemy uciekać w dół klatką schodową, to ten golem może za nami iść i poprzez iść rozumiem, że wskoczy, się przebije przez sufit. Tak więc nie jest to rozsądne, żeby uciekać przed nim. Ale oczywiście, jeżeli już go zabijemy, to szybko prawymi drzwiami biegniemy na dół. Nie oglądamy się za siebie. Drop powinniśmy mieć zebrany wcześniej. Przynajmniej tak ja zalecam, żeby ten drop wyzbierać sobie wcześniej dokładnie. I nie macić się tym później, że coś tam zostało. Oczywiście jakieś śmieci typu deski to nie będzie żal, jeśli zostaną. Ale nie wiem, no diamenty byłoby trochę szkoda stracić w wybuchu. W ogóle wieża, tak jak mówiłam, ma 7-8 pięter. Na każdym piętrze spotykają nas moby, bardzo dużo mobów. Przeważnie pająki, szkielety i te zombie. Tak więc bardzo dobrze jest wyposażyć się w dobrą zbroję. Czy one idą ze mną? W dobrą zbroję, dobry miecz, no bo naprawdę można dostać mocno po pyszczku. Warto też zabrać coś do jedzenia, gdyż tam bieganie po schodach w górę i w dół głód trochę zjada i... Znaczy no nie bardziej niż zwykłe bieganie, ale ogólnie walka głód mocno zjada i można się no zabić z głodu w pewnym momencie. Tak więc oczywiście istnieje jeszcze forma oszukiwania tym modem, czyli na przykład granie z Battle Towers na Peacefulu. Jak się pewnie domyślacie, na Peacefulu z tych spawnerów nic nie wychodzi. Golem zresztą też nie istnieje wtedy w ogóle, bo on spawnuje się samoistnie bez żadnego spawnera. Tak więc na Peacefulu po prostu możemy sobie pobiegać w górę i w dół i pozbierać ze skrzynek to, co nam się podoba. No i to chyba by było na tyle, jeśli chodzi o Battle Towers. Tu mi się udało tylko tę jedną wieżę znaleźć, mało owocny świat. Ogólnie wieży jest dosyć sporo, dosyć często występują na świecie. Tak więc można sobie różne typy pozwiedzać. One się nie różnią od siebie w środku, w sensie różnią się tylko wyglądem zewnętrznym. Golemy mają takie same, wszystko mają takie same. Tam drop oczywiście jest losowy, ale generalnie dosyć podobny w swej naturze.
Z reguły właśnie trafiają się jakieś nasionka i tak dalej na tych pierwszych piętrach, na zbliżających się już do szczytu wieży. Pojawiają się miecze i zbroje, trochę diamentów, może być cały blok diamentu. Kiedyś mi się zdarzyło właśnie znaleźć tam chyba 3 bloki diamentu naraz. Tak więc, no, wieża może być owocna lub mniej owocna, generalnie. No i to by było chyba na tyle. To się pożegnam z wami w tych ruinach wieży. Dzięki za obejrzenie tej dosyć krótkiej prezentacji. Mod bardzo fajny, polecam, jeżeli chcecie sobie urozmaicić takie po prostu rozbudowane lochy minecraftowe z 2 spawnerami i skrzynią. No i oczywiście pomnożone to przez 7-8 pięter, coś tak koło. No i dzięki za obejrzenie i do zobaczenia w następnej prezentacji. Pa, pa!